Witam na sesji drugiej. Tytuł tej sesji to Osobowość Ducha Świętego. Dla przypomnienia, Jezus wypowiedział zaskakujące słowa. Lecz ja wam mówię prawdę. Najlepiej dla was, żebym ja odszedł. Dlaczego najlepiej dla nas, żeby odszedł? Aby skontaktować się z Nim, musielibyśmy polecieć do Tel Awiwu, wynająć samochód, przyjechać do Galilei, znaleźć Go. Nie byłoby to trudne z powodu wielkiego tłumu ludzi wokół Niego. Musielibyśmy zapewne jednak czekać w kolejce. Po miesiącu lub dwóch bylibyśmy już blisko Niego. Lepiej, żebyśmy mieli wszystko napisane, gdyż na kolejną okazję trzeba byłoby poczekać kilka miesięcy. Dlatego Jezus powiedział, będzie o wiele lepiej, kiedy ktoś taki jak ja przyjdzie do was. Trzecia osoba Trójcy. On ma mnie objawić światu. On przyjdzie i objawi wam mnie. Przejdźmy teraz dalej w naszym rozważaniu. Apostoł Paweł napisał do nas, do wierzących, następujące słowa. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Paweł mówi, społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Interesujące. Najpierw mówi o łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby nie łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie mielibyśmy nawet relacji z Bogiem Ojcem. Następnie pisze o miłości Bożej. Czy cieszycie się, że Ojciec was kocha? Jesteśmy Jego dziećmi. Myślę o tym, jak bardzo kocham moich czterech chłopców i moje wnuki. Jestem zbyt młody, by nazywać mnie dziadkiem, więc mówią do mnie Ti, tatko, lub Ti w skrócie. Myślę o tym, jak bardzo ich kocham, a miłość Ojca, ojej, jest dla nas tak wielka, szczególnie gdy się porusza. Gdy myślisz o Jezusie, myślisz o Jego łasce. Gdy myślisz o Ojcu, myślisz o miłości Bożej. Dlatego posłał Jezusa na świat. Jedna rzecz, która wyróżnia Ducha Świętego, to społeczność Ducha Świętego z wami. Co znaczy, niech będzie z wami. Możliwe, że nie jest z nami. Tak? Słowo społeczność to w języku greckim koinonia. Oto wszystkie definicje tego słowa, które znalazłem. Społeczność, towarzystwo, komunia, intymność, współudział, relacja, partnerstwo, wspólne uczestnictwo i bliski, obopólny związek. To długa lista. Mocne słowa. Podzielę je na trzy główne kategorie. Po pierwsze, społeczność. Po drugie, partnerstwo. Po trzecie, intymność. Po pierwsze, społeczność. Definicją słowa społeczność jest przyjazna relacja. Oznacza to towarzystwo, współuczestnictwo. Co robią przyjaciele, towarzysze? Dzielą się ze sobą, kontaktują się, rozmawiają ze sobą, mówią o tym, co robią. Lubię grać w golfa. Gdy jestem na polu golfowym, rozmawiam z ludźmi, szczególnie jeśli grają ze mną. Mówię drugiemu graczowi, co zamierzam zrobić. Mówię, widzisz ten uskok? Umieszczę tam piłkę naprzeciw dołka. Rozmawiam z nim po prostu. Na studiach grałem w tenisa, ale nie da się rozmawiać z oponentem. Lubię golfa, gdyż mogę rozmawiać z drugim graczem. Na polu golfowym rozwinąłem bliskie relacje. Tam zaczyna się społeczność, tam zaczyna się komunia. Dlatego chcę, żeby moja żona grała w golfa razem ze mną, gdyż lubię z nią przebywać. Ona jest dla mnie tą parą z Greki. Rozmawiamy o wszystkim. Mówię teraz o moich pracownikach. Najbliższymi dla mnie ludźmi na ziemi, poza moją rodziną, są moi pracownicy. Zawsze rozmawiamy o naszych planach, mówimy o naszych zamiarach. Na tym właśnie polega społeczność. Rozmawiamy. W Dziejach Apostolskich 20, 22-23 Paweł powiedział, i oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Zważcie, Duch Święty nie mówił do niego tylko w jednym mieście. To miało miejsce w każdej kolejnej miejscowości. Gdy słyszysz, że czekają na ciebie więzienie i prześladowanie, to zapewne w każdym mieście będziesz pytał się swojego towarzysza, zmieniłeś zdanie?
Możemy to chociaż trochę zmienić, ale w każdym mieście on powtarzał: bądź gotowy. Czasami Duch Święty wypowiadał do mnie słowa, których nie chciałem słyszeć. Pytałem się, a on mówił: w każdym mieście. Powtarzał to dzień po dniu. W końcu ucichł, jakby chciał powiedzieć: nie będę już powtarzał. To jest społeczność. Spójrzmy na Dzieje Apostolskie 10:19. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: oto szukają cię trzej mężowie. To Duch Święty powiedział mu: masz gości i chcę, abyś z nimi poszedł. Chcę, abyś coś dla mnie zrobił. W Dziejach Apostolskich 8:29 jest napisane: Duch, nie Bóg. Tak jak powiedziałem, Duch. Oczywiście jest Bogiem. I rzekł Duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. Co ciekawe, Filip przeprowadzał spotkanie przebudzeniowe w mieście Samaria, a Biblia mówi, że anioł powiedział mu, żeby w trakcie spotkania udał się na pustynię. Duch Święty tego nie powiedział. Jest napisane, że to był anioł. Rozumiecie, że oni znali głos Ducha Świętego tak dobrze, że widzieli różnicę pomiędzy głosem anioła a Ducha Świętego? Nie jest napisane, że ukazał mu się anioł. Anioł jedynie powiedział: chcę, żebyś udał się na pustynię. Tak powiedział anioł. A gdy był już na pustyni, rozpoznał już tego, który był mu tak bliski. Oni byli tak blisko Ducha Świętego. Duch Święty rzekł: idź, przyłącz się do rydwanu. Tak uczynił. Doprowadził do zbawienia eunucha etiopskiego, trzeciej osoby w państwie. Świetnie, czyż nie? To jest właśnie społeczność. To jest bliska relacja. Dzieje Apostolskie 16:6. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Jezus im w tym nie przeszkodził. Duch Święty przeszkodził im w głoszeniu Słowa Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Widzicie więc komunikację między liderami a Duchem Świętym? Czy dzisiaj powinno być inaczej? Czy mamy lepsze sposoby służenia Bogu od Ducha Świętego? Możemy uważać, że oni byli prymitywni. Przecież mamy GPS, iPhony, iPady i możemy to robić bez Ciebie, Duchu Święty. Oczywiście, że nie. Potrzebujemy Jego prowadzenia dzisiaj. Wierzący w Nowym Testamencie byli bardzo świadomi nieustannej Bożej bliskości. Oczekiwali, że będzie zaangażowany w ich życie tak, jak my oczekujemy tego od kogoś, z kim jesteśmy 24 godziny na dobę. Wyobraźcie sobie Lizę i mnie przez 24 godziny w naszym domu, nie odzywając się do siebie ani słowem. To niedorzeczne. Nie chciałbym takiego małżeństwa. Kocham tę kobietę. Lubię ją słuchać. Chcę, żeby do mnie mówiła, gdyż uwielbiam słyszeć jej głos. Jesteśmy małżeństwem od 30 lat. Gdybyśmy jednak wciąż byli singlami, to próbowałbym się z nią umówić, gdyż jest miłością mojego życia. Wiecie, ja się nie nudzę. Przez 24 lata nigdy nie było mi nudno w hotelu. Jak możesz się nudzić, gdy żyjesz z Bogiem? Razem dzielimy pokój. Czasami stronię od innych, dlatego rezerwuję pokój tylko dla siebie. Chcę być sam. Wiecie dlaczego? Gdyż chcę Go słuchać. Kocham to, to jest wspaniałe. A jestem osobą, która lubi być z innymi. Dobrze czuję się w towarzystwie innych. Nie jestem pustelnikiem lub typem mnicha, który lubi samotność. Naprawdę lubię ludzi. Także naprawdę lubię Ducha Świętego i to z Nim najbardziej lubię przebywać. Następnym słowem jest partnerstwo. Niech każdy powie partnerstwo. Pierwszy list do Koryntian 3:9 to prawdopodobnie jeden z najbardziej niesamowitych wersetów w Nowym Testamencie. O czym mówi? Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. To niezwykłe. Jesteśmy współpracownikami Boga. Lubię tłumaczenie Weymouth'a. Jesteśmy współpracownikami dla i z Bogiem. Pracuję dla Boga, pracuję z Bogiem. Ojej, to wspaniałe, czyż nie? O czym tu mowa? O partnerstwie. Posłuchajcie tego, co napisali apostołowie do wierzących wywodzących się z pogan. Napisali do nich: postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, widać tutaj partnerstwo. Widzicie? Liderzy pokazali zarówno spojrzenie Ducha Świętego, jak i ich na tę właśnie sytuację. Oni i Duch podjęli tę decyzję. Byli partnerami w dziele Królestwa. Odbicie tego widać w Starym Testamencie.
Bóg przychodzi do Abrahama koło dębu More. Bóg postrzega Abrahama jako partnera. Bóg i Abraham weszli na wzgórze i Bóg rzekł: naprawdę zamierzam zniszczyć te dwa miasta. Co o tym myślisz, Abrahamie? Abraham przestraszył się, gdyż tam mieszkał jego bratanek. Więc licytuje się z Bogiem. Znacie tę historię, tak? Bóg dosłownie bada Abrahama. Czy powinienem uczynić z Sodomą to, co zaplanowałem bez rozmowy z moim partnerem Abrahamem? Tak właśnie czynią partnerzy. Z partnerami w biznesie rozmawiasz o swoich planach. Liza i ja rozmawiamy o ważnych krokach życiowych. Uczestniczy w tym Aaron i Addison. Zawsze rozmawiamy o ważnych decyzjach, które są przed nami. Dlaczego? Gdyż jesteśmy partnerami. Tak też uczynił Bóg z Abrahamem. To samo widzimy u Mojżesza. Bóg do niego mówi. W tej historii widzimy, że Bóg zmienił zdanie z powodu reakcji Mojżesza. Zmienił decyzję dwukrotnie. To są cienie Nowego Testamentu, ale muszę coś powiedzieć. Abraham i Mojżesz nie mieli tego, co my mamy, gdyż niekiedy tylko doświadczali takiej więzi z Bogiem. My mamy to nieustannie, 24 godziny na dobę, rozumiecie? Jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji, gdyż nasz partner nie musi spać. Dzisiaj obudziłem się o 2:20 i już nie wróciłem do łóżka, gdyż byłem bardzo podekscytowany. Myślałem o tym spotkaniu, jak będę głosił słowo. Widziałem działanie Ducha Świętego. Wstałem więc i zwróciłem się do mojego partnera. Wiecie, że nie spał? Coś wspaniałego. Nie powiedział: John, dlaczego mnie obudziłeś? Liza by tak powiedziała. Powiedziałaby: kochanie, dlaczego mnie budzisz? A ja odpowiedziałbym: chcę porozmawiać. Zapewniam was, próbowałem tego, ona lubi spać. Ja również lubię spać i nie lubię, gdy ktoś mnie budzi. Robiliśmy tak tuż po ślubie, ale nauczyliśmy się tego nie robić. Nie rób tego. Pytała mnie: nie śpisz? Ja odpowiadałem: teraz już nie. Za 3 godziny muszę iść do pracy. Ale on nie spał, gdy obudziłem się tego poranka. Mówił mi o dzisiejszym dniu, o tym, co się wydarzy. To było wspaniałe. My nie mamy tego, co miał Abraham. Bóg przyszedł do niego, jedli posiłek, aby potem móc porozmawiać. Teraz jest inaczej. On jest z nami przez cały czas. Dzieje apostolskie 20:28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Duch Święty ustanowił, nie mówi: Jezus ustanowił biskupami. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Oni są bardzo świadomi Ducha Świętego, gdyż to właśnie On jest na ziemi. Jezus jest w niebie, dziękuję bardzo. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Znowu mamy odniesienie do Niego. Duch Święty, nie Jezus. A oni wysłani przez Ducha Świętego. Pozwólcie, że coś wam powiem. To coś głębszego niż partnerstwo. Koinonia to również bardzo bliski związek. Czy chciałbyś usłyszeć więcej nauczania Johna i Lizy Bevier? Jeśli znasz język inny niż angielski, udaj się na cloudlibrary.org. Wybierz swój język. Wybierz inny materiał z obszernej biblioteki. E-booki, cykle wykładów, poselstwa, wideo i audio. Zarejestruj się, aby otrzymać aktualności o nowych zasobach. Więcej na cloudlibrary.org. Pomyśl o bardzo bliskim związku. Cofnę się trochę w czasie. Pamiętam, gdy byłem nastolatkiem i gdy ktoś powiedział o Paulu McCartneyu, to o czym myśleli ludzie? O Ringo Starr, George'u Harrisonie, o Johnie Lennonie, o Beatlesach. W latach 60. nie myślano o jednym Beatle. Mówimy o latach 60. Nawet dziś, gdy spytasz się kogoś po 50 o Beatlesów, to o kim pomyśli? O członkach zespołu. Ringo, Paulu, George'u i Johnie. Czyż nie tak? Moim ulubionym przykładem jest film The Three Stooges. Jeśli powiesz Carly, to myślę o Mo i Larrym. Bez Carlego i Larego ten film nie miałby sensu, zgadza się? Dlatego między nimi była bliska i zażyła relacja. Na czym polega koinonia? Pamiętam, gdy pierwszy raz spotkałem doktora Cho. Doktor jest pastorem największego kościoła na świecie, 830 tysięcy członków w Seulu, Korei. 2 razy gościłem go w Ameryce, raz grałem z nim w golfa. Dzień wcześniej podwiozłem go na nabożeństwo. Miałem zawieźć go na nabożeństwo.
Gdy wsiadł do samochodu, to czułem, jakby Bóg wsiadł do samochodu. Nagle, a nie jestem płaczkiem i moja rodzina o tym wie, oczywiście czasami płaczę, zacząłem płakać. Łzy spływają mi po policzkach. Chciałem okazać mu szacunek i nic mu nie mówić, ale w końcu powiedziałem: Dr. Cho, Bóg jest w samochodzie. A on: wiem. Po tym wydarzeniu pomyślałem, jak wiele pisze o Duchu Świętym. Modli się w duchu przez 2 godziny każdego dnia. 90% tego czasu to modlitwa w duchu. Teraz mówi, że modli się 4 godziny dziennie, w większości w Duchu Świętym. Gdy więc wsiada do samochodu, kto do niego wsiada? Myślę o Katrin Kuhlman. Przeprowadzała spotkanie w Nowym Jorku, po którym porządkowi wyprowadzili ją z sali. Odbywało się to w hotelu. Musiała przejść przez kuchnię, aby dostać się do windy. Kucharze i ludzie przygotowujący posiłki nie mieli pojęcia, że ona przechodzi i nagle znaleźli się na podłodze. Nie wiedzieli, że ona przejdzie. Z powodu obecności i mocy Ducha Świętego upadli na podłogę, dlatego że był z nią tak blisko związany, gdyż kochała go tak bardzo. Gdy patrzę na mężów i żony, jak wielu z was wie, patrząc na osoby w służbie, widzicie tylko ich. Są również inne osoby w służbie i gdy patrzycie na niego, widzicie ją. Wiecie, dlaczego ludzie zawsze pytają mnie o Lizę? Ponieważ przed głoszeniem pokazuję zdjęcie Lizy. Mówię, jaka jest atrakcyjna, mówię o tym, jak bardzo ją kocham. Mówię o niej, gdy głoszę. Dlatego ludzie nieustannie pytają, jak się ma Liza? Dlaczego? Ponieważ kiedy myślisz o Johnny Beaverze, myślisz o Lizie. Gdy myślisz o Lizie Beaver, myślisz o Johnie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w bardzo bliskim związku. Taką też powinniśmy mieć relację z Duchem Świętym. To smutne. Niektórzy słudzy stoją i myślą, jak ma na imię jego żona? Nie wiemy. Wiecie, o czym mówię? Ponieważ gdzieś może brakuje tego bliskiego związku. Podążacie za mną? Jak powstaje taki bliski związek? Rozwija się. Należy do niego dążyć. Jeśli szanujesz Ducha Świętego, rozmawiasz z Nim, spędzasz z Nim czas, to On będzie z Tobą blisko związany. Odkryłem, że kiedy o Nim mówię, manifestuje się. Pamiętam, że pewnego razu przemawiałem w dużym kościele, głosiłem o chrzcie, napełnieniu Duchem Świętym. Myślę, że 500 osób zostało napełnionych Duchem Świętym. To był niesamowity poranek. Miałem zacząć 35 minut po rozpoczęciu nabożeństwa. Mikrofon dostałem jednak po 2 godzinach nabożeństwa. Pastor, który może wycisnąć 240 kg sztangę, nie żaden mięczak, podchodzi do mnie ze łzami na twarzy i mówi: nigdy nie czułem Bożej obecności w tym kościele tak mocno jak dzisiaj. Wiesz, dlaczego spytałem? Dlaczego spytał? Dlatego, że mówiliśmy o Duchu Świętym tego poranka. Gdy mówisz o Nim, On się przejawia, a gdy się przejawia, to co czyni? Uwielbia Jezusa. Taka jest Jego rola. To Jego ulubione zadanie, mówić o Jezusie. Kocha to robić. Jeśli chcecie prawdziwie poznać Jezusa, musicie poznać Ducha Świętego. Zaczekajmy na chwilę. Chciałbym wymienić pewną osobę, o której powinniście słyszeć. Znam Kobe Bryanta. Jak to? Zobaczyłem go i dowiedziałem się o nim z mediów. Ludzie o nim mówili. Jeśli jednak, idąc ulicą, spotkam go, to on nawet nie będzie wiedział, kim jestem. I być może okazałby się całkowicie inną osobą, niż sądzę. Dlatego, że tak naprawdę nie znam go. Wiem tyle, ile usłyszałem od innych. Podobnie wielu ludzi ma taką właśnie relację z Jezusem. Mówią o Jezusie z Pisma, mówią o Nim z Biblii, ale sami nie spotkali Ducha Świętego, a On jest Duchem Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy znają Jezusa, podwoziłem wielu ludzi. Gdy podwoziłem mówców do kościoła w latach 80., ci, którzy znali Ducha Świętego, znali Jezusa najlepiej. Pamiętam, Jean Wilkerson była takiego wzrostu, mniej więcej 70 kilka lat, siwe włosy. Gdy modliła się o ciebie, włosy na rękach stawały dęba. Pewnego dnia weszła do mojego samochodu i to było tak, jakby szedł sam Bóg. Rozdziawiłem usta. To było niezwykłe doświadczenie. Przez cały czas, gdy prowadziłem samochód, ona nie tylko słyszała o Bogu, pomyślałem, ona zna Boga.
Dlaczego? Dzięki Duchowi Świętemu. Faryzeusze powiedzieli: znamy Ojca, a Ty, Jezusie, kim jesteś? Chcieli relacji z Ojcem poza Jezusem. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Chcieli więc poznać Boga przez Pisma Starego Testamentu. Jezus zapytał: nie rozumiecie? Widząc mnie, widzicie Ojca. Dzisiaj są chrześcijanie, którzy chcą znać Jezusa, nie znając Ducha Świętego. Nie różnią się od faryzeuszy, którzy chcieli znać Boga Ojca, odwracając się i pomijając Jezusa. Jezus rzekł: gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Jeśli znacie Ducha Świętego, to znacie Jezusa. On mówił: Ojca tu nie ma, jest w niebie. Jeśli zaś przyjdziecie, by poznać mnie, to poznacie Ojca, gdyż jesteśmy jedno. Jeśli przyjdziecie, by poznać Ducha Świętego, On jest osobą Trójcy, to poznacie Jezusa. Powiem wam szczerze, Liza i ja jesteśmy w służbie od 30 lat. Tego roku mija nasza 30. rocznica i wiecie co? Coś wam powiem. Ludzie, którzy najlepiej znają Jezusa, to ludzie, którzy najlepiej znają Ducha Świętego. To wspaniałe. Nie ma wyjątków. Wracając do słów apostołów z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich, o którym była mowa wcześniej, napisali: postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, żyli tak blisko Niego, rozumieli się bez słów. Nie powiedzieli: Duch Święty pouczył nas, abyście nie jedli mięsa ofiarowanego bożkom, nie pili krwi, nie cudzołożyli. Nie napisali tak, gdyż Duch Święty tego nie powiedział. Napisali: postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my. Znali go tak dobrze, że nie musiał mówić w tej sytuacji. Wiecie, że czasami wiem bez słów, czego chce Liza? Dlaczego? Gdyż jestem z nią od 30 lat. Możesz mi zaproponować bekon, jajka i płatki owsiane, a ja odpowiem: Liza nie chce bekonu. Nie rozmawiałem z Lizą. Nie poszedłem do sypialni, nie spytałem, czy ma ochotę na bekon. Nie musiałem tego robić, gdyż wiem, że ona nie lubi bekonu. Tu jest podobnie. Oni nie musieli usłyszeć słowa bezpośrednio od Ducha Świętego. Ludzie używają imienia Bożego nadaremnie, gdy mówią: Duch Święty powiedział, gdy tak naprawdę nic nie powiedział. Apostołowie nie odważyli się napisać: Duch Święty powiedział, abyście nie pili krwi, nie spożywali mięsa ofiarowanego bożkom, nie cudzołożyli i temu podobne. Tego nie powiedzieli. Powiedzieli: postanowiliśmy. Tak samo uczynił Paweł. Wiecie, co napisał w połowie listu do Koryntian? Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie. A sądzę, że ja mam Ducha Bożego. Chociaż tak dobrze znał Boga, Ducha Świętego, że nie mógł napisać: tak mówi Duch Boży, tak mówi Pan. Powiedział za to: a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Zanim zbudujemy z kimś zażyłą więź, musimy poznać osobowość tej osoby. To poprawia naszą relację i wnosi ją na wyższy poziom. Musimy poznać jego osobowość. Czy macie świadomość, że traktujecie ludzi w różny sposób? Czy macie świadomość, że traktuję Addisona inaczej niż Austina oraz Aleka i Ardena? Dlaczego? Gdyż mają różne osobowości. Długo nie zdawałem sobie z tego sprawy. Traktowałem ich tak samo i popełniałem błędy, duże błędy, gdyż nie rozumiałem ich różnych osobowości i jak reagują na różne rzeczy. Liza za to była w tym świetna. Musiała mnie tego wszystkiego nauczyć. Tak też Duch Święty, powiem to raz jeszcze, On jest osobą. W Ewangelii Jana, rozdziału od 14 do 16, Jezus użył zaimków. On, go i on 19 razy. Jest więc osobą. Odkryłem coś, co naprawdę pomaga mi w kontakcie z Duchem Świętym. Naprawdę mam nadzieję, że to wam także pomoże. Oto moje odkrycie. W języku greckim jest zaimek, którego używa się w odniesieniu do mężczyzn, jak i kobiet. W języku angielskim tego nie ma. Mamy on, ona, ono. Ono określa przedmioty albo zwierzęta. On – rodzaj męski. Ona – rodzaj żeński. Nie ma pojedynczego zaimka, który odnosiłby się i do mężczyzny, i do kobiety. Musimy użyć zaimka oni, co w liczbie mnogiej odnosi się do mężczyzn i kobiet. Grecy mają natomiast zaimek, którego używają zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny. Jest neutralny. Określa istotę ludzką, a nie przedmiot. Ten właśnie zaimek jest użyty w języku greckim. Nie odnosi się konkretnie ani do mężczyzny, ani do kobiety.
odnosi się do osoby. Po pierwsze, nie mówię, że Duch Święty jest kobietą. Nie o to mi chodzi. Nie mówię, że jest boginią. Zadam jednak pytanie, kto istniał najpierw? Bóg czy ludzie? Bóg. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, mężczyznę i kobietę. Co to znaczy? Jeśli stworzył ich na swój obraz, mężczyznę i niewiastę, to znaczy, że Bóg ma także cechy żeńskie. Gdyby było napisane, że stworzył ich na swój obraz, mężczyznę, to nie byłoby o czym rozmawiać, ale powiedział mężczyznę i niewiastę. Zgadza się? Mamy Ojca, mamy również Syna. Czy możliwe, że Duch Święty ma niektóre przymioty, które widzimy w kobietach? Rozumiecie? Chciałbym, żebyśmy wszyscy to dobrze zrozumieli. Mówię to w pewnym celu. Nie zwracałbym na to uwagi, gdyby to nie przynosiło nam korzyści. To wam pomoże zrozumieć działanie Ducha. Mówiąc o Duchu, mówię o Nim, gdyż w naszym języku nie mamy zaimka neutralnego. Gdyby taki zaimek istniał w języku angielskim, to użyłbym go. Dlaczego o tym mówię? Mój tata był weteranem II wojny światowej. Ma teraz 93 lata i bardzo go kocham. Ale mój tata nie przygotował mnie do małżeństwa. Piotr napisał: postępujcie z kobietami ze zrozumieniem. Gdy poślubiłem Lizę, traktowałem ją jak mężczyznę. Liza jest miłością mojego życia i była moją pierwszą dziewczyną. Traktowałem ją jednak jak mężczyznę. To nie działało. Powiem wam, wszyscy to rozumiecie i wiecie, że mam rację, ale jeśli musisz zostać po tym spotkaniu, wyjaśnimy ci, na czym polega różnica między mężczyzną a kobietą. Musiałem więc nauczyć się z nią rozmawiać. Zilustruję to na przykładzie moich synów. W przeszłości moich synów traktowałem dość szorstko. Byłem srogi, byłem szorstki. Nie powinienem tak z nimi rozmawiać. Kiedyś popatrzyłem na jednego z nich, na Addisona, i powiedziałem: Addison, przepraszam. Wiecie, co odpowiedział? Przebaczam ci, tato. I wszystko wróciło do normy. Ktoś jednak był smutny. Mama. Mama była smutna przez kilka dni. Położyłem kłody na relację z Lizą na kilka dni. 3 dni później powiedziała: wciąż nie mogę pozbierać się po tym, jak potraktowałeś mojego syna. I wiecie co? To dobrze, rozumiem to. Posłuchajcie listu do Efezjan. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Greckie słowo zasmucać to lupet. Oznacza ono bycie smutnym, przygnębionym, zmartwionym. Greckie słowo lupo oznacza ból lub smutek, którego doświadczają osoby, które żywią do siebie głęboką miłość. Głęboką miłość. Przeczytam teraz kontekst tej wypowiedzi, dobrze? Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przynosiło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jeśli chcę mieć dobrą relację z moją żoną, to lepiej, jeśli będę uprzejmy i serdeczny dla moich synów. Jeśli Liza jest dla nich sroga, to ja mówię: przebaczam ci, kochanie, i po sprawie. To wspaniale, dobrze nam idzie. Jeśli ja jestem dla nich srogi, to przez 2 dni nie usłyszę od niej ani słowa. Jak myślicie, skąd ta cecha pochodzi? Większość kobiet jest taka. Skąd pochodzi ta cecha? Paweł nie napisał: nie zasmucajcie, nie przygnębiajcie Jezusa. Nie mówi: nie zasmucajcie Ojca, mówi: nie zasmucajcie Ducha. Oto kolejny przykład. Możecie mówić o mnie źle, możecie mnie przeklinać, ale jeżeli mówicie źle o mojej żonie, będziecie mieli kłopoty. Wiecie, co powiedział Jezus? Rzekł:
A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Czy to nie ciekawe, że Bóg Ojciec ochrania Ducha Świętego, nie Jezusa, nie samego siebie? Mówi, nie ważcie się go dotknąć, Ducha. Dlaczego? Gdyż Ducha Świętego można zasmucić, można go przygnębić. Podam kolejny powód. Gdy dziecko się zrani, to do kogo biegnie? Biegnie do mamy. W niektórych stanach, Hawaje są jednym z nich, podczas aresztowania nieletnich przestępców wykorzystuje się kobiety, policjantki. Młodociani przestępcy lepiej się zachowują w kontaktach z policjantkami niż z policjantami. Są bardziej otwarci i pozytywnie reagują na pocieszenie kobiet. A jak nazywany jest Duch Święty? On jest pocieszycielem. Podam wam kolejny powód. Duch Święty jest duchem mądrości. Mądrość to ona, przedstawiona 8 razy w Księdze Przypowieści. Nie zrozumcie mnie źle. Mądrość została ukształtowana, Przypowieść 8:12. Duch Święty ukształtował wszystko. Czy to nie ciekawe, że mądrość jako ona jest opisana 8 razy w Księdze Przypowieści? Podkreślę to, nie mówię, że Duch Święty jest kobietą, ale tak postrzegam Ducha Świętego. Zobaczmy przykład Dawida. Zastanawialiście się nad wrażliwością Dawida? Jak bardzo był wrażliwy, jak bardzo współczujący? Gdy umarł Absalom, Dawid płakał, mimo że dowodził wrogą armią. Dawid był żołnierzem, a jednak był czuły i wrażliwy, uwielbiał Boga i często płakał. Duch Święty jest duchem światłości. Jest wszechpotężny, a jednak wrażliwy i można go zranić. Nauczyłem się tego i muszę być z wami szczery. To bardzo ciekawe. W poprzednim tygodniu nie oglądałem telewizji. Poza Super Bowl trwałem w bliskiej relacji z Duchem Świętym. W ostatnim tygodniu byłem zajęty modlitwą i Pismem Świętym. Gdy wszedłem do pokoju gościnnego, moi synowie oglądali film. To nie był zły film. Oglądałem go kiedyś, lecąc samolotem. Wszedłem w trakcie sceny, w której mężczyzna został zabity. Dosłownie czułem smutek Ducha Świętego. Pomyślałem, to nie dla mnie. Wyszedłem i powiedziałem, tak mi przykro. Bez cienia wątpliwości zrozumiałem, że gdybym obejrzał ten film, to on by zamilkł. Wiecie co? Liza jest w pobliżu. Jest obecna. Wiem, że ją zasmuciłem. Przez 2 kolejne dni potrzebuję pocieszenia i odbudowy zaufania, czyż nie? On nie jest materialny. Milknie. Nie wiesz, że jest zmartwiony. Tylko dlatego, że byłem wrażliwy, mogłem zrozumieć. Chwileczkę. To nie dla mnie. Wyszedłem i powiedziałem, tak mi przykro. Wiecie, że Duch zamieszkał na stałe w nas i gdy oglądasz taki film, to On również ogląda? Bóg Wszechświata, nieskończony w świętości, czystości, potędze i mądrości jest tam, gdzie ty. Nazywa się Duchem Świętego Boga. Zabierasz go ze sobą, gdyż zawarł przymierze. Nie opuszczę cię. Jeśli zaciągniesz mnie w to miejsce, to pójdę, gdyż jestem tobie oddany, ale będę milczał. Jeśli krzyczę na ludzi, teraz mówię mocno i wierzę w mocne przemawianie. Jezus przemawia mocno, powiedział do uczniów. O rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam być z wami? Nie zrozumcie mnie źle. Nie ma nic złego w mocnym przemawianiu. Gdy jednak przemawiam szorstko, nie tylko Liza jest zasmucona, Duch Święty także. I mówię, Panie, proszę, przebacz mi. Przebacza mi. Jestem oczyszczony krwią Jezusa. Wciąż mam właściwą pozycję przed Bogiem, ale muszę popracować nad społecznością, gdyż zasmuciłem go. Niedawno mówiłem szorstko z jednym z moich synów i za każdym razem, gdy wracałem z modlitwy przez kolejnych kilka dni, to wracało. To nie było potępienie. Zasmuciłem go. Mówiłem szorstko do jednego z moich chłopców, a nie miałem racji. Następne 3-4 dni. Nie tylko to. Liza. 3 lub 4 dni zajęło mi pogodzenie się z nią. Próbuję wam pomóc go zrozumieć. Jest delikatny. Jest delikatny, czuły, wrażliwy, współczujący, pocieszający jak kobieta, a zarazem potężny jak wojownik. Słowo nazywa go duchem mocy.
Czy zrozumieliście już coś? To ciekawe. Jest jeszcze coś, co pomogło mi to zrozumieć. Jeśli chcę mieć głęboką, intymną społeczność z Lizą, to muszę rozmawiać o rzeczach, które lubi. Mogę zaliczyć pole golfowe w 68 uderzeniach. Skarbie, 68 uderzeń! Wiecie, co mówią moi synowie? Powiedz mi o każdym uderzeniu. Chcą, żebym opowiedział im o całej grze. Wiecie, co mówi Liza? Powiedz, o czym rozmawiałeś z tym człowiekiem. To świetne. Dlaczego? Na tym polega relacja. Gdy mówisz o Kościele, o ludziach, relacjach z Duchem Świętym, to on jest zainteresowany. Zakończmy w tym miejscu. Zobaczymy się na kolejnej sesji.